Witam was serdecznie. Spodobało mi się ostatnio sformułowanie, żeby nieść komuś kaganek oświaty. A co to jest kaganek? No, kiedyś nalewano oliwę do czegoś takiego, co nazywało się kaganek. Krzesano iskrę i pojawiało się światło. Tak jak w tym przypadku teraz. Chciałbym was serdecznie przywitać na kanale Centurion i poruszyć taki temat, jak właściwy przepływ informacji. I tutaj trzeba byłoby zastanowić się nad taką kwestią, żeby najpierw odwołać się do pewnych definicji, albo jak ja lubię czasami to powiedzieć, do paradygmatów. I w tym przypadku również do tak zwanych właściwych paradygmatów, czyli takich założeń, wprowadzonych danych do tego, o czym będziemy mówili. No i powiem tak. Zajrzałem kiedyś tu, zajrzałem kiedyś tam, tak jak kiedyś było, ach cóż to za postać przemyka po ulicach i wszystkim się zachwyca. Tu spojrzy, tam zajrzy i wszystkim się zachwyca. Jakoś tak. Tak z dzieciństwa to pamiętam. Potem pamiętam, że jakiś taki zespół nielubiący policji obywatelskiej, czy tam milicji obywatelskiej, bo znam takich, którzy dzisiaj, do dzisiaj lubią używać tej nazwy, ale to nie będzie tematem naszym. Zdefiniujmy sobie najpierw, co to jest informacja, a potem możemy opowiedzieć sobie właściwie, co to jest ten właściwy przepływ informacji, po co ten temat poruszamy i dlaczego on jest tam potrzebny, do czego, czy w ogóle jest potrzebny, czy tylko po prostu od takie sobie da do kamery. Informacja jest to słowo, które na przykład w języku łacińskim informatio oznacza dosłownie wyobrażenie, wyjaśnienie albo zawiadomienie. Na przykład avizo, które nam wrzuca listonosz do skrzynki, dokonuje on czynności awizowania, czyli zawiadomienia, ponieważ na blankiecie takiegoż awiza znajduje się właśnie tytuł zawiadomienie, czyli informacja. No ale do czego nam są potrzebne informacje? Ano do tego, żeby móc komunikować się, to na przykład jedna rzecz, porozumiewać się ze sobą, albo wykorzystywać te informacje do różnych celów. No i jak tutaj wiecie, mogą być to cele dobre i złe. My chcielibyśmy mówić o tych dobrych, jakichś pozytywnych. Zadziwiło mnie bardzo, że takie autorytatywne, że tak powiem, księgi, nad którymi ślęczeli ludzie, których nazywam uczonymi, profesorami, doktorami, zwyczajnymi bądź nadzwyczajnymi. Co śmieszne, taka dygresja na marginesie, że niektórzy myślą, że profesor nadzwyczajny jest stopniem naukowym wyższym od profesora zwyczajnego. Tu się okazuje, że nie, odwrotnie. No i w jednym ze słowników polskiej wiedzy naukowej możemy dowiedzieć się, że informacja to jest w zasadzie pojęcie niezdefiniowane ze względu na jego pierwotny, elementarny charakter. No i jest rozpatrywane w trzech aspektach i tam są takie jakieś różne na przykład pojęcia dodatkowe, syntaktycznym,
takie trudne słowo, czyli chodzi tutaj o ilość informacji, jaka może być potencjalnie zawarta w danej wiadomości, taki syntaktyzm, czyli przekazujesz jakąś wiadomość i ona może być niejako tłusta, prawda? Czyli na przykład powiesz tak, jakby to powiedział Roman Wilhelmi na jednym z moich seriali ulubionych. Mądremu jedno słowo wystarczy, ja bym nawet powiedział spojrzenie, a głupiemu to i referatu mało. Ale żeby utrzymać konwencję kanału, żeby to nie było takie, prawda, ątą, bątą, że zasiadło sobie dwóch, trzech w fotelach, jeden założył nogę na nogę, drugi założył nogę na nogę, zrobili taką minę i wymądrzyli się i powiedzieli z całą tą taką sobie, prawda, oni się przecież nie będą kłócić, typu posłowie, ale ja panu nie przerywałem, panie pośle, ale proszę dać mi skończyć, ale ja panu nie przerywałem. Oni przytykają się tak subtelnie, intelektualnie, tak, mają takie skrzydełka, prawda? No i cóż, uśmiecha się centurion na takie coś. Kanał też nie jest na zasadzie takiej, że parę brzydkich słów do kamery, zmieszanie z błotem wszystkich i tak dalej. Niech sobie będą ci ludzie. Niech sobie będą tacy, którzy chcą mieszać z błotem, przekazywać informacje w taki, a nie inny sposób. A drudzy, prawda, widziałem taki kanał, prawda, gdzie na przykład jest pewien taki człowiek, ktoś go kiedyś nazwał takim drugim Wołoszańskim. Notabene pan Wołoszański, bardzo sympatyczny człowiek. Tu mam na myśli taki kanał, kiedyś natknąłem się, ale jakoś nie oglądam, Polimaty, gdzie tam bardzo profesjonalnie wstawki są, prawda, Radosław Kotarski, pozdrowienia, bo nie mam żadnego przeciw, za też jakoś nie. To jest po prostu kanał, po prostu centurionowy taki, i w takim ma być stylu i ma być w takiej konwencji. Jak przyjdzie czas na las, to będzie las. Nie było nas, był las, jesteśmy my, jest las, nie będzie nas, będzie las. Ale póki co, bardzo mnie to, mówię, tak zadziwiło, że polska wiedza naukowa twierdzi, że nie da się zdefiniować pojęcia informacji i wprowadza jakieś trzy tak zwane jakieś tutaj właśnie paradygmaty, czyli syntaktyzm, czyli możliwość spakowania jak największej tłustości w najkrótszej treści informacji. Tak to mniej więcej, powiedzmy, powinno być definiowane. Semantyka. Jest jeden taki pan, nie będę mówił kto, ponieważ nie jestem za ani przeciw, jestem neutralny w stosunku do tego pana, który lubi to słowo używać. Semantyka. No to semantyka. Są to znaczenia i zawartości różnej treściowej wiadomości. Znaczenia, czyli takie po prostu, że ktoś ma swoją własną semantykę, prawda? Podaje informacje w taki sposób, w jaki jemu się podoba. Na przykład kiedyś podawałem taki przykład, że w Genewie spotkał się Chruszczow i Kennedy, no i żeby nie doszło do wojny, to tak postanowili rozstrzygnąć, że pobiegną na 100 metrów, no i semantyka. Amerykańska semantyka, sowiecka. No i tak, wygrał młodszy Kennedy, prawda, bo szczupły, bardziej wysportowany, młodszy, a Chruszczow niski, grubszy, starszy,
No i w Washington Post napisali po prostu, że a tam w biegu na Genewie taka migawka, wygrał prezydent Kennedy. Ale w gazecie radzieckiej, czy sowieckiej, jak to woli, Prawda, taka nazwa tej gazety, paruski jazyk, Prawda, po polski to, że Prawda, czyli też Prawda, napisano, że serce wielkiego narodu, który jest ostoją socjalizmu, komunizmu na całej tej naszej, że tak powiem, północnej i południowej hemisferze, czyli całej sferze, czyli kuli ziemskiej, na której żyjemy, że Chruszczow zajął zaszczytne drugie miejsce. I zobaczcie, jak została przedstawiona w tym przypadku semantyka. No i też jest pragmatyzm, czyli przydatność danej informacji, wartość takiej informacji oraz zawartości tej informacji w wiadomości, prawda, która też jest, no, jakby nie było informacją, ze względu na realizowany przez odbiorcę cel. No i wiem, że tamte słowniki różne jakieś tam dawały wyjaśnienia, że tak powiem, na przykład mówili o konstatacji i takich tam różnych stanu rzeczy, wiadomości i innych takich. No i to są takie bajdolenie, oszopienie, żeby nie mówić tutaj czegoś takiego jak populizm vulgaris, tak? Mowy jakiejś wulgarnej, potocznej, no bo chciałbym, żeby był kanał Centurion, żeby był utrzymany w konwencji, żeby nie było przekleństw. Dlatego między innymi proszę też się nie dziwić, że na przykład niektóre komentarze są usuwane. No raz dostałem ostatnio takiego wulgaryzma. Jeszcze zachęcono mnie, żebym się zgłosił do poradni. No ale powiem szczerze, że ubawił mnie, mówię, jakiś chłopaczyna, nieważne czy miał 50 lat czy 20, ale rozbawił mnie trochę tym, bo bawią mnie, mówię, też opcje takie, że nieraz ktoś chce napisać na mój temat, o mnie, do mnie, koło mnie, chociaż mnie nie zna i nie wie, co rozumiem i co umiem i jaką zupę lubię jeść. Chociaż mówiłem sobie kiedyś, onegdaj, Centurion to nie jest jakaś zupa pomidorowa, żeby wszyscy mieli go lubić. Więc tak, moi kochani, szanowni, właściwy przepływ informacji. Co to znaczy właściwy? Właściwy można byłoby zastąpić synonimami, czyli tak zwanymi słowami pochodnymi. Od słowa właściwy, synonimy, no to mogą być na przykład adekwatne, pasujące, czyli prawda, że coś do czegoś pasuje, niczym puzzle pasuje do siebie. I teraz tak. Do czego nam jest potrzebny właściwy przepływ informacji? Ano do tego, żeby móc się porozumiewać, ale też, żeby zostać dobrze zrozumianym. Pamiętam kiedyś taką scenkę, wiecie, niektórzy, że Centurion to taki człowiek, który jest poniekąd kinomanem, w szczególności lubię kino polskie, jeżeli zagraniczne, to jakiś dobry science fiction. No ale to musi naprawdę być dobre, tak żeby mózg wykręcił, jak ja to nazywam. No i w jednym z odcinków
bodajże szósty odcinek pod tytułem Krzyż Żelazny serialu Stawka Większa niż Życie, czyli potocznie mówiąc Hans Kloss, tak? No bo jeszcze też jest z 2000 bodajże 12 roku film Hans Kloss Stawka Większa niż Śmierć. Uważam, że fajnie zrobione, ale tam była taka opcja, ten właściwy przepływ informacji. Była taka scenka, jak Witold Pyrkosz, tutaj pozdrawiam Anetę Pyrkosz i Huberta Pyrkosza, bo to rodzina pana Witolda, znam osobiście akurat. Zresztą ubrany jestem całkowicie w ubraniu z ich sklepu, oprócz osławionych moich okularków. On tam w takiej scence tłumaczył, podregulował trochę Klossa, podregulował trochę niejakiego Hauptsturmführera SS Lozego, którego zagrał świetnie pan Gustaw Ludkiewicz. Jak ktoś chce dodatkowych informacji, to pan Gustaw Ludkiewicz w Alternatywy 4 grał też prezesa spółdzielni mieszkaniowej. No i cóż, i tam padło takie zdanie. Czy zostałem dobrze zrozumiany, moi panowie? I taką minę zrobił, zaczesany na modłę hitlerowską Sturmbannführer jakiś tam, nazwiska nie podano. Albo umknęło mej uwadze. Czy zostałem dobrze zrozumiany? Czyli właściwy przepływ informacji potrzebny nam jest do tego, żebyśmy zostali dobrze zrozumieni. Bo może być tak, że my coś mówimy do kogoś, ktoś to źle rozumie, potem idzie i potem mówi, a ja myślałem, że... I wychodzą nieporozumienia. Czyli właściwy przepływ informacji pozwala nam unikać nieporozumień. I teraz takie przykłady. Pobawmy się troszeczkę w zabawę językową. Wyobraźmy sobie, że tak jak ci z was, którzy oglądają ten film lub w ogóle oglądają kanał Centurion, siedzicie sobie niczym uczniowie w klasie i macie uczestniczyć w takim eksperymencie. I zasady są takie. Pierwsze, milczycie, nie możecie się porozumiewać z nikim. Tu na marginesie bardzo polecam taki film pod tytułem 88 minut. Ale to tylko uwaga marginesowa. Milczycie, nie możecie się do nikogo odzywać. Dostajecie, powiedzmy, długopis albo ołówek, coś do pisania i kartkę papieru. Niech to będzie kartka formatu A4. Jest ktoś, kto występuje, załóżmy, w roli takiego jakby przewodnika albo nauczyciela. Jest tablica, nieważne jaka, bo każdy z was sobie może teraz wyobrazić tablicę. I każdy z was, zobaczcie, może sobie wyobrazić różną tablicę. Jedni mogą sobie wyobrazić taką zieloną w szkole, inni taką, że się zamienia, tak jak na uniwersytetach albo nawet w szkołach, które, że tak powiem, na starą modłę mają jeszcze takie tablice. Inni mogą sobie wyobrazić tablicę, gdzie jest jakiś coach, prawda, jakiś taki interpersonalny gość, prawda, który tam wszystko wie o behawiorystyce i zachowaniach i marzę tam markerem jakimś po białej tablicy i szybko może tam gąbeczką taką wytrzeć i znowu coś napisać. Także o, zobaczcie, widzicie, już samo słowo tablica. Ile znaczeń i ile wyobrażeń. Właściwy przepływ informacji, czyli właściwie o jaką tablicę ci chodzi, Centurionie. Tutaj pozostawię wam tą swobodę, jaką daje wam
wasza własna wyobraźnia. Czyli wyobraźcie sobie, że na takiej tablicy ktoś wchodzi do pomieszczenia, do takiej jakby klasy, powiedzmy, pomieszczenia, izby, jak zwał, tak chciał. Tu znowu daję wam niejako taką swobodę wyboru tego, o czym tutaj rozprawiam. I piszę na tej tablicy jedno słowo w języku polskim. Zamek. I każdy ma jakiś tam określony czas, powiedzmy 15 minut, żeby napisać coś na temat zamku. Po prostu masz napisane słowo zamek i masz napisać 15 minut coś na temat tego pojęcia zamek. No i teraz ktoś się może zastanawiać, ale nie może zapytać tego, który napisał to słowo zamek, bo ten ktoś napisał i wychodzi. I teraz nie wiesz, czy chodzi o zamek warowny gdzieś tam, który można na przykład zdobyć, na przykład zamek w sensie, że twierdza, albo że zamek w sensie, że pałac, prawda? Bo mówi się na przykład, że w Warszawie jest zamek królewski. Albo na przykład zamek taki, jaki jest w sensie, że suwak, tak? Od kurtki. Właśnie akurat celowo właśnie między innymi jestem też w kurtce, bo wróciłem też z dworu, wyprowadzając moją bulbę, która zasłużyła sobie na spacer. Zamek. Może być też zamek w drzwiach, prawda? A jeszcze istnieje coś takiego jak zamek, takie pojęcie w hokeju też jest zamek. No i teraz, jeżeli nie ustalimy, o co chodzi temu, który eksperyment robi na nas, to nie będziemy wiedzieli. Każdy napisze to, co mu przyjdzie na myśl, prawda? I tutaj właśnie jest brak właściwego przepływu informacji. Czyli informacja jest nam potrzebna, żeby nastąpił jej właściwy przepływ. Wyobraźmy sobie teraz człowieka pytanego, sądowanego, że to jest akurat z autopsji, wam powiem. Siedzi sobie pani psycholog, która też jest, ma też specjalizację psychiatryczną i zadaje pytanie. Miałem takie coś. Wiem, że niektóre osoby, które oglądają ten film teraz, jeżeli oglądają, to znają tą historię. Pytanie. Z czym się panu kojarzy księżyc? Ja to ostatnio mówiłem już w jednym z filmów. I można od razu zapytać księżyc. No to pierwsze skojarzenie, no to jakie przychodzi wam? Każdy jakoś sobie wyobraża w tym momencie księżyc. No ale załóżmy, że przeciętny Kowalski czy Smith albo Iwanow, tak to sobie ujmijmy, może sobie wyobrazić po prostu tak, że wychodzę sobie na balkon albo na taras czy gdzieś tam na ganek, patrzę w niebo i widzę księżyc. Ale centurion na przykład zapyta, z czym mi się kojarzy księżyc? I właściwy przepływ informacji wymaga dodatkowych informacji, tak zwanych subinformacji albo podinformacji, ciągnących za sobą jak lokomotywa wagony kolejne pytania. Na przykład IO
Kalisto, Ganymedes czy Europa. To są cztery podstawowe, największe księżyce planety Jowisz, tak zwane galilejskie. Przyjmuje się, że Kalisto jest najtwardszym obiektem w Układzie Słonecznym. Tak twierdzą tak zwani uczeni. Jak to zbadali, to już jest inna historia. Twierdzi się, że Europa ma pokrywę lodową, a są tam oceany, prawda? Taki księżyc. I jest cały biały i takie bruzdy jakby rzeki płynące koloru czerwonego. Co to jest, nie wiadomo. Wysłali tam gdzieś próbniki, sondy i tak dalej. I teraz tak. I teraz psycholog powie, może się złościć, no bo psycholog miał na myśli pytający, no taki, no to ten nasz księżyc, no ten taki. A ja mówię, aha, czyli księżyc, który jest satelitą Ziemi, oddalony o jakieś tam 3-4 dni lotu promem kosmicznym, nie wiem, jakieś tam Apollo 13 z Tomem Hanksem, tak sobie powiem dla śmiechu, który jest oddalony około 384 tysiące kilometrów od planety, na której przyszło nam żyć. No dobra, ale teraz pytanie. Skąd widziany ten księżyc, pani doktor? Jak to skąd widziany? No przecież może być widziany na przykład z promu kosmicznego. A może być widziany na przykład z Marsa. Albo jeszcze z innego miejsca. No z Ziemi widziany. No dobrze, ale z której półkuli? Tak zwanej hemisfery. Z południowej? Czy z północnej? Bo wtedy tło i kontrast gwiazd są zupełnie inne, prawda? Jeszcze zależnie od pory roku, tło i kontrast gwiazd i konstelacje się zmieniają, prawda? Tak właśnie to wygląda, jak patrzymy. No dobrze, o ktoś powie, no z północnej półkuli, no bo my żyjemy na północnej półkuli. Ja mówię, no dobrze, ale w jakiej fazie? Czy w nowiu? Czy w innej kwadrze? Czy może w pełni? Czy lekko zachmurzony? Czy na czystym, że tak powiem, brzytwiastym jak żyletka, czyściusieńkim niebie, widziany gdzieś na przykład z lasu, bardzo pięknie wygląda. Czy zimą, no bo na przykład jak się idzie w nocy w lesie zimą i jest śnieg i jest pełnia księżyca, no to może nam przyjść takie skojarzenie do głowy. No i złościmy naszego rozmówcę, w tym przypadku psychologa, psychiatrę, który nie może nagle okiełznać naszego umysłu, ponieważ dochodzi do braku właściwego przepływu informacji albo po prostu zwykłej indolencji, prawda? Czyli braku fachowości, także ktoś staje się quasi-psychologiem i quasi-psychiatrą, tak? A przecież powinien umieć przechwycić czyjś umysł, przykuć uwagę i dopiero zapytać. No dobrze, ktoś powie, ten sam, mówię, już się niepokojący psycholog, pytający psychiatra, a z czym się kojarzy na przykład panie centurionie, banan? A, banan. A zielony czy żółty?
Ktoś powie, no zielone. Ja mówię, no ale zerwane z drzewa, czy jeszcze wiszące na drzewie? No ktoś powie, dobrze, no to niech będzie, że będzie, niech to będzie banan zerwany z drzewa, dojrzały, żółty. Ja mówię, no zgadza się, żółty, ale obrany czy nieobrany? Zjedzony czy niezjedzony? Bo jak zjem na przykład teraz banana, przykładowo, to on już jest w moim przewodzie pokarmowym, albo już w żołądku i mogę sobie o tym bananie myśleć, że właśnie on tam jest, już zjedzony. I tam już mówię kwasy żołądkowe i inne tam, że tak powiem, opcje związane z perystaltyką jelit zaczynają działać. No i w związku z tym okazuje się, że ktoś się zaczyna złościć. Ale dlaczego zaczyna się złościć? Ponieważ nie podaje nam dokładnych informacji, pełnych informacji i jak to się dzieje, że zadając pytania zaczynasz kogoś drażnić, ponieważ zabiegasz o informacje. A komuś może intencjonalnie zależeć, żebyśmy nie mieli pełnych informacji, albo po prostu sam nie jest dobrze poinformowany, choć może nosić nawet tytuły naukowe. No i teraz, jak można przekazywać informacje? Można komuś po prostu zakomunikować, bo do niektórych to trzeba porozumiewać się na przykład komunikatami. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że szedłem nieraz na tak zwane czynności, prawda, czyli gdzieś tam trzeba było odwiedzić kogoś z teczką i się pytam na przykład jakiejś osoby, dzień dobry, nazywam się Piotr Arszeniak, jestem z takiej i takiej kancelarii, tak, prawnej, i chciałem dowiedzieć się, gdzie mieszka Jan Kowalski. No i tam stoi jakiś facet, albo kobiecina, bo to mi się zdarzyło nieraz. Ludzie prości, nie to żeby gardzić ludźmi prostymi, bo bardzo często mają właśnie serca wielkie i bardziej dobroduszne niż wielu ludzi wykształconych i inteligentnych, w myśl zasady, że wiedza nadyma, a miłość buduje. Miłość. Takt. Czyli to, o czym ostatnio mówiłem. No i taka osoba, że o co chodzi? I do takiej osoby, to gdzie? I od razu jest komunikat. Informację ta osoba dostaje. Tam! Pod piątką. I już dostajemy od razu informację zwrotną i nastąpił szybki, obustronny, właściwy przepływ informacji. Więc trzeba umieć dopasować przekazywanie tego, co mówimy, żebyśmy byli zrozumiali. Wtedy następuje właśnie to zjawisko, które ja lubię nazywać właściwy przepływ informacji. To pozwala czasami weryfikować poziom agresji, ale też niestety czasami u ludzi niecierpliwych albo mających spaczony umysł czy serce powoduje złość. I tutaj właśnie trzeba umieć niejako namacać i wyczuć, z kim mamy do czynienia, żeby użyć tego właściwego przepływu informacji. I to się przydaje, naprawdę. To działa. Kontynuując dalej opowiastkę, którą Centurion podjął, właściwy przepływ informacji może następować nie tylko za pomocą komunikatów, że na przykład dzisiaj jest 17 września 2020
2021 roku. Czyli czas faktyczny, kiedy ten film jest nagrywany. Ten dzień, że tak powiem, po jakimś czasie będzie pod tym filmem widniał. I będzie tam napisane 17 WRZ 20, 21 i tak dalej, prawda? Właściwy przepływ informacji następuje zatem, że komuś coś zakomunikowujemy, oznajmiamy, dostarczamy wiadomość, czy to ustną, czy przez kogoś, to też będzie ustna, czy też pisemną, czy też drogą na przykład elektroniczną, albo taką właśnie chociażby, jak tu teraz właśnie to się dzieje. Drugi sposób to jest poprzez zadawanie pytań. Pytań na przykład retorycznych. I teraz chcemy komuś coś uzmysłowić. No bo co powodują pytania? Dlaczego zrobiłem pauzę? Dlaczego zapytałem, co powodują pytania? Czyż nie jest tak, że ktoś, kto słyszy coś takiego, jeszcze okraszone pauzami, zaczyna uruchamiać procesy myślowe? Czyż nie jest tak, że pytania powodują, że zastanawiamy się nagle nad czymś? Bo na przykład niektóre pytania, czy nie mogą zasiać wątpliwości? Mogą. Ale na przykład chcemy komuś coś przekazać, żeby ktoś zrozumiał coś. No i trzeba byłoby posłużyć się przykładem. Czy i znowu pauza. I zaczynamy od słów czy. Czyż nie jest tak, że jak na przykład ktoś zawiódł nasze zaufanie, to czy nie będzie trudniej zaufać znowu tej osobie? I jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, to na przykład zadajemy takie pytanie naszemu przyjacielowi, przyjaciółce, przyjaciel przyjacielowi, przyjaciel przyjaciółce, przyjaciółka przyjacielowi, przyjaciółka przyjaciółce, przyjaciel przyjacielowi i tak dalej, przez wszystkie możliwe opcje. Słuchaj, czy nie spalisz się, jak zaufasz znowu tej osobie? To jest właściwy przepływ informacji, bo ta osoba może wyciągnąć właściwe wnioski na podstawie tego, co już wie. Ale na przykład są ludzie, którzy powiedzmy, widzą ciebie na przystanku w miastach, no to jeżdżą większe tramwaje, autobusy, jest tych linii dużo, często podjeżdżają, ale na przykład w mniejszych miastach jeżdżą rzadziej takie autobusy, jest takich linii mniej, bo to tutaj celowo bazuje na słowie komunikacja, bo mówi się o komunikacji interpersonalnej, czyli wymianie myśli, ale jest też taka opcja, że z
stoimy na przystanku autobusowym, a tam autobus, załóżmy, jeździ co pół godziny. No i podchodzi jakaś tam, powiedzmy sobie, babina i pyta się: ale już był bus, czy nie był bus? I my możemy jej powiedzieć: nie było. Ale możemy też, że tak powiem, być niejako tym takim nawilżaczem suchej ziemi, jaką są umysły ludzkie, z których nie rodzą się owoce prawidłowego i logicznego myślenia. I możemy powiedzieć tak: a jak pani myśli, że skoro stoję tutaj i czekam na busa, to czy on był, czy nie był? A, nie był! No właśnie. No i teraz tutaj, żeby to tak zreasumować, bo chciałem po prostu niejako znowu zamącić troszkę wodę, poruszyć, żeby ktoś cierpliwie rozmyślił, rozpatrzył temat tymi swoimi oczami swojej osobowości, swojego wnętrza, o tym, czym jest właściwy przepływ informacji, poczekał, aż woda się wyklaruje, którą centurion tak pomącił troszkę i wyciągnął właściwe wnioski, może komuś się przyda, powiedzieć dowcip, ale niekoniecznie po to, żeby rozśmieszyć, chociaż jest on śmieszny, ale żeby coś uwypuklić. Więc zacznijmy. Jest taka seria dowcipów. No są różne serie dowcipów, prawda? I jedną z takich serii to jest typu, że przychodzi baba do lekarza, ale my zamienimy babę na młodą kobietę. Przychodzi do lekarza ginekologa młoda kobieta i mówi: panie doktorze, nie mogę zajść w ciążę. Aha! No i doktor się zastanawia, mówi, myśli sobie tak i mówi: a jabłuszka to pani je? Bo to witaminki są przecież. Ona: no nie. A to trzeba jeść. Niech pani je jabłuszka i niech pani przyjdzie do mnie za parę miesięcy i zobaczymy. No i ta kobieta jadła te jabłuszka, przyszła za parę miesięcy i mówi: dzień dobry panie doktorze, ale nie mogę nadal zajść w ciążę. A jabłuszka pani je? I tak, jem. A to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mówi to, bo to witaminki są. Ale nie może pani w ciążę zajść. No dobrze, a gruszeczki pani je? No nie. A, no to trzeba jeść gruszeczki, mówi, bo to też witaminki. No i niech pani przyjdzie za jakiś czas. No i ona przychodzi za jakiś czas, znowu po paru miesiącach, i mówi: panie doktorze, ja nadal nie mogę zajść w ciążę. A jabłuszka pani je? No jem. A to bardzo dobrze. A gruszeczki pani je? Tak. To też bardzo dobrze, bo to witaminki są. Mówi, ale mówi, nadal nie mogę w ciążę zajść. Aha, no dobrze. A banany pani je? Tak już posługiwałem się przykładem bananów, no to niech i tym razem też tak się stanie. No i co się dzieje? Za parę miesięcy niech pani przyjdzie znowu. No i tutaj możemy sobie pododawać tam mandarynki, grejpfruty i tak mijają miesiące, za miesiącami lata się ciągną, aż w końcu ta kobieta przychodzi już, prawda, prawie w okresie menopauzy, no i mówi nadal, że nie może w ciążę zajść, a ten doktor już siwy i mówi tak: a gruszeczki, a banany, a wszystkie tam wymienił, te warzywa, owoce i tak dalej. Czy pani je? Ona: tak, 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 wszystko to jem, panie doktorze, jem. Nie mogę zajść w ciążę. Aha,
mówi doktor. A czy pani współżyje z mężem? A ona mówi, no nie. A on mówi, a widzi pani. A to trzeba. To wtedy pani ma szansę zajść w ciążę. No i zobaczcie. To był przykład, w zasadzie taki antyprzykład właśnie tego, że zabrakło właściwego przepływu informacji. Czyli umiejętność zadawania pytań, dbania o wnikliwość. O czym będę chciał też powiedzieć w którymś z odcinków kolejnych. Czyli gdyby ten doktor, jak sami logicznie możecie wyciągnąć, wprost od razu zapytał te tam 30 lat wcześniej, przez które ta kobiecina biedna przychodziła, wprost, to by wszystko było ok i mogłaby zajść w ciążę, prawda? Skoro było jej to takim pragnieniem, prawda, i spełnieniem, mówię, jednego z celów życiowych, jakie stawiają sobie ludzie. Zatem mówię, przydatna jest tutaj wnikliwość i umiejętność myślenia. Jeżeli mamy właśnie taką umiejętność myślenia, a nie tylko pakowania informacji samych czystych, suchych do głowy, to możemy mieć takie coś, co ja nazywam możliwością lub zdolnością osiągnięcia takiego czegoś, jak posługiwanie się właściwym przepływem informacji. I jedną z moich ostatnich informacji podczas tego filmu to będzie to, że ten film dobiega już właśnie końca i myślę, że ta informacja jest prosta i zalicza się do kategorii właściwego przepływu informacji. Z kanału Centurion miał przywilej mówić do was Centurion. Życzę dużo dobrego oraz zdrowia.